nad jednym ze świadków, a konkretnie nad córką wiary Abrahama, Edytą Stein. Z jej tajemnicy przejścia wiary ku Chrystusowi. Poprzez ciemności wiary i wiedzy, poszukiwanie prawdy na różnych drogach, nawet, jak przyznaje, przechodziła przez ateizm, zaprzeczając Bogu, że w ogóle jest, ale doszła do niezwykłego przekonania. I oto jej słowa. Gdy się patrzy na rzeczy po Bożemu, nie ma przypadków. Całe moje życie, aż pod najdrobniejsze szczegóły, jest z góry nakreślone w planach opatrzności Bożej i układa się przed wszystko wiedzącym okiem Boga w doskonałą i sensowną całość. Wiedziała także, że nie ma prawdziwego pójścia za Chrystusem i bez świadczenia o prawdzie Jego błogosławieństw, bez własnego krzyża. Dlatego w życiu konsekrowanym dostrzeże drogę ofiarowania swojego człowieczeństwa Chrystusowi. I to, co nas dzisiaj musi na nowo uderzyć. Widziała walkę przeciwko człowieczeństwu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, narodzonego z Maryi Dziewicy, Żydówki z Nazaretu. I dlatego poszła za nim. Kiedy jej matka próbowała ją odciągnąć z drogi przyjęcia chrztu, a już nie mówiąc również życia konsekrowanego, usłyszała bardzo mocne pytanie. Dlaczego go poznałaś? A jednocześnie, kiedy podjęła decyzję, była świadoma, że rodzina ją odcina od siebie, od korzeni. A ona powiedziała, nie, ja nie zdradzam korzeni. Ja przechodzę dalej, ku Chrystusowi. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć swoje osobiste przeżycie do ziemi Jezusa i Maryi w pielgrzymce, kiedy w programie znalazła się również wizyta, wydawałoby się przypadkowa, w fabryce diamentów, z których słynie Izrael. Ale w czasie projekcji filmowej Kraina Diamentów zapisałem sobie cztery warunki jakości tego drogocennego kamienia. Cięcie, przejrzystość, waga, miejsce wydobycia. Dlaczego dzisiaj o tym wspominam? Otóż jak wiemy, nazwisko Stein z języka niemieckiego tłumaczy się bardzo prosto. Kamień. I teraz spróbujmy spojrzeć na życie Edyty. Warunki zdobywania jej dojrzałości w wierze Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i Jezusa Chrystusa przez analogię były podobne. Cięcie. To rozstanie z rodziną. Zwłaszcza jak podkreślała, bardzo bolesne rozstanie się z matką. Przejrzystość to wybór Chrystusa i wybór imienia też nieprzypadkowy. Teresa Benedykta od Krzyża. Waga to śmierć i zgoda na oddanie życia za wiarę i więź z narodem wybranym, aby mógł również pójść dalej. Miejsce wydobycia, czy lepiej wyniesienia. Oświęcim. 9 sierpnia 1942 roku. Zagazowana. Prochy rozrzucone. Warto jeszcze w tym miejscu zacytować słowa świętej Edyty Stein, Teresy Benedykty od Krzyża, które zapisała w obozie internowanych w Holandii i pisała do kobiet i matek. Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelskie do nieba, mamy prawo do świętych pańskich. Jesteśmy dla nich domownikami, dla
dlatego łatwiej nam znieść to wszystko, co jest i co będziemy przeżywać na ziemi. Drodzy bracia i siostry, prośmy więc dzisiaj wszystkich świadków Jezusowych błogosławieństw, a w sposób szczególny świętą Edytę, Teresę Benedykta od Krzyża, świętego Jana Pawła II, którego mogliśmy nie tylko zobaczyć i słuchać, ale również i dotknąć, rozmawiać. Zawstydzajcie nas, abyśmy na nowo odzyskiwali utraconą hierarchię wartości życia, abyśmy umieli prawdziwie uwierzyć w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który jest kamieniem węgielnym, odrzucanym wprawdzie, ale jedynym, na którym można zbudować życie. Prośmy więc, abyśmy tak jak oni kiedyś mogli usłyszeć Chrystusowe słowo. Błogosławieni jesteście, szczęśliwi. Przyjdźcie do domu Ojca, który wam przygotował. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się na tym cmentarzu przy grobach naszych najbliższych przyjaciół, znajomych. Naszą miłością ogarniamy też zmarłych, których groby znajdują się na innych cmentarzach, w dalekich i nieznanych nam miejscach. Wszyscy oni oczekują zmartwychwstania w Chrystusie. Oczekują też naszej pamięci w modlitwie. Módlmy się. Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj im udział w radościach życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bracia i siostry, stajemy nad grobami, w tym wypadku naszych duszpasterzy, kapłanów. Od niejednego z nich wielu wiernych otrzymało chrzest święty i inne sakramenty. Głosili nam Słowo Boże i niejednokrotnie nas napominali, wskazując na nasze zbawienie. Zanieśmy za nich gorące prośby do Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Zmarłych papieży, biskupów, kapłanów i diakonów, aby zostali włączeni na wieki do społeczności apostołów. Dobry Jezu, nasz Panie, módlmy się
się za zmarłych biskupów Teodora Kubinę, Zdzisława Golińskiego, Stefana Barełę, Antoniego Ziemniaka, Stanisława Czajkę, Franciszka Musiela, Tadeusza Szwagrzyka, Miłosława Kołodziejczyka. Módlmy się za zmarłych kapłanów pracujących w naszej archidiecezji. Módlmy się za zmarłych zakonników i zakonnice, aby wszyscy spotkali się w domu Ojca z braćmi, którym służyli w imieniu Chrystusa. Dobry Jezus. Się za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszym mieście, zwłaszcza za zmarłych kapłanów z kapituły Bazyliki Archikatedralnej, aby otrzymali nagrodę za wierną służbę. Dobry Jezu, Pana Szanie, przez Te na krzyżu skonanie, daj im wieczne spoczynek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi słudzy, nasi zmarli biskupi, którym powierzyłeś troskę o Kościół Częstochowski, weszli do radości swojego mistrza i otrzymali nagrodę za apostolskie trudy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj również nasze pokorne prośby o zbawienie Twoich sług kapłanów.